Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji. Dzisiaj recenzuję dla was słuchawki Brainwaves Delta, czyli tanie słuchawki, dość tanie słuchawki dokanałowe znanego producenta sprzętu audio, które w testach sprawdziły się naprawdę dobrze. Tak więc mamy tutaj naprawdę bardzo fajnie wykonane, bardzo dobrze grające słuchawki za cenę około 70 zł. Ceny dokładne sprawdzicie sobie w opisie filmu. I w tej chwili jest to jeden z najlepszych modeli, jakie miałem okazję testować ze słuchawek dokanałowych, więc wskoczyły na wysoką pozycję. I powiem wam, że bardzo chętnie coś jeszcze przetestuję w przyszłości od firmy Brainwaves, ponieważ jak na razie spotykam same konkrety. Tak więc, jesteście ciekawi? Zaczynamy! Dobrze, moi drodzy, więc oto słuchawki Brainwaves Delta. Model naprawdę przystępny cenowo, świetnie wykonany moim zdaniem, testy przyszedł naprawdę śpiewająco i model przede wszystkim, który zapewnia naprawdę fajną jakość dźwięku. Słuchawki uniwersalne do wielu gatunków muzycznych, grające naprawdę dobrze. Przypomnę wam parametry, są to słuchawki 16-ohmowe, czyli bez problemu będą współpracowały ze smartfonami, z tabletami, a także na przykład z komputerami PC. Pasmo przenoszenia jest podstawowe od 20 Hz do 20 kHz, a czułość to 100 dB. Jeśli chodzi o przetworniki, w tym modelu mamy 8 mm konstrukcje neodymowe. Moi drodzy, zaraz przejdziemy do opisu słuchawek, natomiast to dostajemy jeszcze w zestawie. Zobaczcie, mamy taką żabkę, klips do przypięcia chociażby przewodu do ubrania, żeby nam się gdzieś nie zahaczył, nie plątał. Do tego mamy wkładki silikonowe w rozmiarze S, L i M, czyli wszystkie rodzaje. Wkładki silikonowe są niedrogie do dokupienia, możemy w każdej chwili je sobie dokupić, więc to nie jest problem. Ale fajnym bonusem są także wkładki typu Comply, czyli te, które mam założone teraz. Są to wkładki, które różnią się tym, że przede wszystkim są bardziej ciepłe i też pod wpływem ciepła naszych uszu, naszego ciała dopasowują swój kształt po prostu do naszego ucha. Dopasowują się bardzo dobrze do kanałów. Zobaczcie, jak je sobie ściśniemy, to one bardzo fajnie też powracają do swojej poprzedniej formy po kilku sekundach. Więc jak przestaniemy słuchać muzyki, użytkować, wyjmiemy z uszu, to one wracają właśnie do tego wyglądu. Jest to fajne, ponieważ są wielokrotnego użytku, są naprawdę wytrzymałe, trwałe. Też oczywiście można to sobie dokupić. Przede wszystkim zapewniają dużo lepsze dopasowanie do ucha i większy komfort. Dlatego mamy tylko jeden rozmiar tych nakładek, ponieważ jeden wystarczy w zupełności. Bardzo cenię sobie te wkładki Comply, chociaż osobiście jestem troszeczkę bardziej fanem silikonów. Ogólnie nie korzystam za często ze słuchawek dokanałowych, natomiast model Delta naprawdę bardzo mi się spodobał. Przede wszystkim też za bardzo fajny design, bardzo fajne wykonanie. Zobaczcie, zdejmiemy tą piankę Comply. Ona tutaj w międzyczasie będzie nam się pewnie regenerowała. Zobaczcie, mamy przetworniki 8 mm i mamy co prawda plastikową obudowę, bardzo ładną, ale tutaj ten element mamy metalowy, więc też fajnie. Mamy bardzo fajne logo tego producenta i oznaczenie słuchawka prawa, lewa. A jak widzicie, w międzyczasie pianka Comply powróciła do swojego pierwotnego kształtu, więc widzicie, że to naprawdę działa. Przewód mamy też bardzo fajnie tutaj doprowadzony, zobaczcie, mamy zabezpieczone taką gumą, która nam się wygina razem z przewodem. Zapobiega to oczywiście uszkodzeniom mechanicznym, wyrwaniu tego kabla ze słuchawki, więc też fajnie się to sprawdza w praktyce. Zobaczcie, tak jeszcze to wygląda, jeśli chodzi o piankę Comply, a zwykły silikon. No i dobrze, patrzymy dalej. Przewód mamy dość cienki, natomiast wydaje się on być wytrzymały. Tutaj mamy taki element, którym możemy wyregulować, jak bardzo te dwa kabelki nam się rozejdą. Następnie mamy znów świetny element zabezpieczający, taki ogonek z gumy, też bardzo ładnie to zabezpiecza. Następnie przewód spięty paskiem z rzepem i przewód ma 130 cm, więc dość długi. I sam główny przewód, jak widzicie, jest naprawdę gruby,
naprawdę też wytrzymały. No i zakończone jest to wszystko po raz kolejny solidnie, ponieważ zobaczcie, mamy bardzo dobrze zabezpieczone to przed złamaniem, urwaniem. Wtyczka jest kątowa, nie jest pod kątem 90 stopni, tylko po takim nieco większym. Jest też ciekawe rozwiązanie i tak to sobie wkładamy do telefonu i zobaczcie, jest fajnie zabezpieczone. No i wtyk oczywiście pozłacany, trzypinowy, ponieważ nie mamy tu żadnego mikrofonu, nie potrzeba więc tego czwartego pinu. Więc generalnie za wykonanie, za jakość, za design maksymalna ocena się należy tym słuchawkom. Przechodzimy do dalszej części recenzji. Dobrze, moi drodzy, test widzieliście, pora na podsumowanie. Zacznijmy od minusów. Tak więc to by było na tyle. Moim zdaniem minusów te słuchawki nie posiadają, ponieważ są dość tanie, 70 zł to nie jest kosmiczna suma. Wiadomo, że możemy sobie kupić słuchawki w kiosku nawet za 5-10 zł czy 20, ale to niestety nie będzie to samo i pod względem jakości wykonania, i pod względem jakości przetworników, czyli samego dźwięku, jaki te słuchawki z siebie wydobędą. Tak więc to jest niezwykle istotne. Tutaj co prawda nie mamy jakiegoś bogatego wyposażenia, ponieważ mamy tylko tą żabkę plus zestaw silikonów i pianki Comply, które są oczywiście ogromnym plusem. Natomiast same słuchawki są wykonane bardzo porządnie, z dbałością o szczegóły, kable są odpowiednio zabezpieczone i słuchawki też dzięki chociażby tym piankom Comply się bardzo dobrze dopasowują do ucha i się w nim trzymają. Tak więc pod względem jakości dźwięku ocena bardzo dobra, pod względem jakości wykonania to już chyba najwyższa. No i przy okazji też słuchawki mają bardzo fajny design. Tak więc stosunek jakości do ceny w tym przypadku, w tym modelu naprawdę znakomity. Ze swojej strony mogę spokojnie polecić. Myślę, że tutaj rekomendacja kanału będzie jak najbardziej na miejscu. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszej recenzji. Za chwilę jeszcze plansza końcowa z podsumowaniem. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam też na mojego Facebooka i zaglądajcie często na kanał. A jeśli ten film i inne filmy przydały Wam się, podobały, zachęcajcie znajomych także do odwiedzania mojego kanału. Pomożecie tym samym w jego szybszym rozwoju. Będę Wam za to wdzięczny. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was. Cześć.